Wszystkich pozdrawiam w imieniu Polskiego Klubu Ekologicznego i Koalicji Żywa Ziemia, którzy są współorganizatorem dzisiejszej debaty. Debata odbywa się w ramach projektu finansowanego przez Swedish Institute, a jest ciągiem debat, które właśnie organizuje Koalicja Żywa Ziemia, na temat naszej wizji rolnictwa, wizji żywności, wizji produkcji żywności w przyszłości, jak chcemy, żeby ona wyglądała, jak to sobie wyobrażamy, jaka będzie dla nas dobra i dla planety. Zaprosił, dzisiejsi uczestnicy na ten temat się wypowiedzą, a ja w tej chwili oddaję głos pani redaktor Ewie Podolskiej, która poprowadzi dzisiejszą debatę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Spędzę z Państwem najbliższe 90 minut. Przepraszam jeszcze raz za to opóźnienie. Proszę Państwa, dzisiaj chcemy przedyskutować kwestię bezpieczeństwa żywnościowego. Jak je reguluje nowa wspólna polityka rolna, odpowiedzi na to pytanie, a także co na te regulacje naukowcy, co o nich sądzą, no i oczywiście ci, którzy mają wcielać to, czyli rolnicy. Trzeba zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe, a równocześnie nie możemy o tym zapominać, że musimy spełniać ekologiczne cele. I to wszystko jest w ramach pewnego kontekstu, którym jest trwający w tej chwili kryzys wywołany przecież wojną. Chcielibyśmy także spojrzeć na kwestię oczyma konsumenta. Czy on może być za coś odpowiedzialny? Co rozumiemy przez określenie zrównoważona konsumpcja? Jaka jest jego rola, jeśli idzie o bezpieczeństwo żywnościowe? O tym będziemy rozmawiać. Ja przedstawię w tej chwili naszych panelistów. A więc biorą udział w naszej debacie pan dr Jerzy Plewa. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Pan w tej chwili jest ekspertem Team Europe, tylko powiem, że Team Europe to jest sieć zewnętrznych ekspertów, którzy specjalizują się w różnych dziedzinach dotyczących Unii Europejskiej i wspierają Komisję Europejską swoją wiedzą i kompetencjami. Pan pełnił różnorakie funkcje jako wysokiej rangi urzędnik państwowy. Był pan wiceministrem rolnictwa i rozwoju wsi wtedy, gdy negocjowaliśmy nasze wejście do Unii i właśnie w tym sektorze odpowiedzialność za sprawy rolne w tej materii, a także był pan szefem Dyrekcji Generalnej do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej. Naszym drugim gościem, którego jeszcze nie ma z nami i czekamy na połączenie, będzie tutaj jeszcze, gdy się pojawi, wszyscy Państwo zobaczą, pani profesor Anna Dąbrowska, reprezentuje Szkołę Główną Handlową, dokładnie Katedrę Badań Zachowań Konsumentów. Jest z nami pani Justyna Zwolińska, dzień dobry. Dzień dobry. Prawniczka, rzeczniczka Koalicji Żywa Ziemia. No i jest z nami pan Marcin Wójcik. Nie widzimy państwa, ale was słyszymy. Mam nadzieję, rolnik ekologiczny prowadzący ekologiczną hodowlę. Dzień dobry panu. Nie wiem, na razie może nas nie usłyszał. Mamy nadzieję, że zaraz się włączy. Proszę państwa, ja chciałabym zacząć od uwarunkowań prawnych. I stąd mam pytanie do pana doktora Jerzego Plewy. W jaki sposób przepisy nowej wspólnej polityki rolnej zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe? Dziękuję bardzo za przedstawienie i za to pytanie i za zaproszenie do udziału w tej ważnej debacie. Bezpieczeństwo żywnościowe, jeśli chodzi o Unię Europejską, leży w centrum uwagi od początku istnienia wspólnot europejskich. Wiemy, że wspólna polityka rolna powstała po to właśnie, żeby między innymi zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe po okresie wojny, kiedy tej żywności brakowało i odniosła wielki sukces. I tak naprawdę już w traktatach rzymskich prawnie było to zapisane. Te zapisy są również w obecnie obowiązującym traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Chodzi mi o artykuły 38 do 43, które bardzo precyzyjnie definiują cele polityki rolnej w tym zakresie. Między innymi, ja już nie będę cytował tych aktów prawnych dokładnie, ale tam jest napisane, że polityka rolna ma na celu między innymi wspieranie produktywności, wydajności w rolnictwie,
ale także stabilizację rynków rolnych, czyli zapobieganie zakłóceniom spowodowanym albo niedoborami, albo nadwyżkami, bo i takie sytuacje występowały, a także, co często jest przedstawiane jako pewna sprzeczność, zapewnienie żywności konsumentom po odpowiednich cenach, po rozsądnych cenach, nawet tak to jest na polski tłumaczone. Również inne akty prawne, ale również traktat o funkcjonowaniu Unii mówi o wspólnotowej polityce handlowej, wspólne cła na przykład ochrona rynku, a także wspólne warunki konkurencji, czyli wspólnotowe warunki konkurencji, czyli na przykład pomoc państwa musi być regulowana. To są regulacje podstawowe, ale pani pytała o tą nową wspólną politykę rolną. Oprócz tych aktów podstawowych, jak traktaty, mamy też akty pierwszego rzędu, czyli rozporządzenia Unii Europejskiej, które obowiązują wprost wszystkie państwa członkowskie. I ja już nie będę przedstawiał całej historii, ale tak naprawdę wspólnotowa organizacja poszczególnych rynków rolnych, na przykład rynku mięsa, rynku mleka, rynku owoców i warzyw, rynku zbóż, jest regulowana rozporządzeniami i te rozporządzenia zostały opublikowane dla nowej polityki rolnej, która będzie obowiązywała od 1 stycznia przyszłego roku. One zostały opublikowane 2 grudnia 2021 roku i tam te kwestie są bardzo szczegółowo uregulowane, między innymi dotyczące rynków rolnych, finansowania, ponieważ wspieranie to musi mieć odpowiednie finansowanie. Przypomnę, że na budżet rolny Unii Europejskiej to jest ponad 60 miliardów euro rocznie, ale w cenach bieżących. I oczywiście państwa członkowskie, nowum tej polityki rolnej jest takie, że ona definiuje cele wspólne dla Unii Europejskiej. Między innymi te cele obrazują również pewne zmiany, które zachodzą w tej polityce. Przeszliśmy od takiego bezpośredniego wspierania produkcji poprzez bardziej większą dbałość o środowisko naturalne i dlatego te cele, których jest 9 na poziomie unijnym, mają charakter ochrony środowiska i klimatu. To są 3 cele. Ochrony, również cele społeczne musi osiągać, a także konkurencyjność. Także widzimy, że instrumentarium prawne jest bardzo szerokie, no i oczywiście są środki finansowe. Natomiast nie można powiedzieć, że wystarczy mieć dobrze prawo i mieć bezpieczeństwo żywnościowe, bo widzimy, wspomniała pani redaktor o wojnie w Ukrainie, że wystarczył wcześniej COVID i wojna w Ukrainie, aby spowodować duże zawirowania na tym rynku. Przypomnijmy, że bezpieczeństwo żywnościowe to nie jest tylko dostępność fizyczna żywności, ale również ekonomiczna. A wielka inflacja, która obecnie jest i w Europie, i na świecie, powoduje, że słabsze grupy ludności nie mają, mają utrudniony dostęp do żywności o wysokiej jakości odżywczej. W Europie nam to na razie nie grozi. Mamy żywność dostępną fizycznie, ale mamy już również i w Polsce, i w innych krajach niektóre grupy społeczne mają problem z wysokimi cenami i ograniczają zakupy żywności. To myślę, że w skrócie nakreśliłem te ramy prawne, natomiast komisja również w sytuacjach nadzwyczajnych może uruchamiać środki też specjalne, na przykład rezerwę kryzysową, która jest w nowej polityce rolnej, to jest ponad 500 milionów euro, a także może uruchamiać środki specjalne w zakresie stabilizacji rynków. Instrumentarium jest, zakłócenia jednak, które wystąpiły, pokazują, że indeks cen żywności w marcu osiągnął historyczną wartość na świecie, bardzo wysoką, a globalny indeks tak zwanej bezpieczeństwa żywnościowego, Global Food Security Index, również się obniża, co oznacza, że to bezpieczeństwo w wyniku COVID-u i właśnie w wyniku wojny przede wszystkim bardzo mocno zostało obniżone, szczególnie w krajach o niskich dochodach i w grupach ludności o niskich dochodach. Tak wygląda sytuacja. Bezpieczeństwo żywnościowe nie jest dane raz na zawsze.
Polska i Europa plasuje się wysoko, jeśli chodzi o ten indeks żywnościowy na świecie i tutaj bezpośredniego zagrożenia nie ma, ale chcę zwrócić tylko uwagę na jeden aspekt, bo Unia Europejska ma nadwyżki żywności, jest netto eksporterem podstawowych produktów typu mleko, mięso, zboża, ale jest importerem pasz białkowych, głównie z Ameryki Południowej. I to oczywiście powoduje, że jeśli by nastąpił niedobór tych pasz, to nie można go bardzo szybko zastąpić. Ja mam takie pytanie. Czy realizacja tych celów ekologicznych nie pogorszy wydajności rolnictwa? Konkretnie, czy redukcja stosowania pestycydów o połowę, o 50%, no właśnie, nie wpłynie... Jak na to wpłynie? Na wydajność? No oczywiście to bardzo dobre pytanie. Dziękuję, że pani redaktor pyta o tą sprawę, dlatego że myślę, że szczególnie w Polsce w dużym stopniu straszono tymi celami Europejskiego Zielonego Ładu, pośród których jest między innymi redukcja zużycia pestycydów o około 50%, a także przypomnę i redukcja zużycia nawozów sztucznych. Mówię tutaj o pestycydach chemicznych, bo są również i substancje biologiczne, o tych nie mówimy, a także jeszcze inne aspekty. I tutaj chcę powiedzieć tak, że tak naprawdę ta debata poszła w Polsce nie we właściwym kierunku, bo zwracano uwagę, że średnie zużycie pestycydów w Polsce na hektar jest stosunkowo niskie i nie ma, powinni najpierw zredukować ci, którzy mają bardzo wysokie to zużycie. Ale tak naprawdę ta statystyka nie mówi całkowitej prawdy, ponieważ to wynika ze struktury produkcji i z tego, że niektóre gospodarstwa w Polsce produkują no, bardziej na potrzeby własne, a nie na rynek. Natomiast gospodarstwa, które dostarczają żywność na rynek, jak na przykład no, chociażby producenci owoców, warzyw, zużywają podobne ilości pestycydów w Polsce, jak i na przykład we Francji czy w Niemczech. A więc my też powinniśmy tutaj podjąć wyzwanie. Ja chcę powiedzieć tak, że to zużycie, sam Zielony Ład i te wymogi unijne dotyczące ekologii są tak pomyślane, żeby nie ograniczać produkcji, ponieważ bezpieczeństwo żywnościowe jest celem nadrzędnym. I dlatego, żeby osiągnąć te cele zrównoważonego rozwoju, proponuje się wykorzystanie różnych instrumentów. Przecież ochrona roślin, zwalczanie agrofagów to nie tylko pestycydy chemiczne, ale można również stosować metody inne, nowe, profilaktyczne, odporne odmiany, usuwać mechanicznie również te szkodniki i fizycznie, na przykład poprzez wykorzystanie ultradźwięków, promieniowania. No i oczywiście, co jest ważne, biologiczne pestycydy, biologiczne substancje, które mają niskie ryzyko, a przynoszą te same skutki, co pestycydy. Pestycydy są w sumie najbardziej rozwinięte i najtańsze, i dlatego zostały tak mocno rozwinięte. Chcę tylko powiedzieć, że w Unii tych pestycydów obecnie jest około 400 substancji aktywnych, ale już ta ilość została przez ostatnie dziesięciolecia zredukowana prawie o połowę, a więc można, a jednocześnie w tym czasie wzrasta produkcja. No i oczywiście można też zmniejszać zużycie środków chemicznych, pestycydów poprzez metody produkcji, takie jak chociażby rolnictwo ekologiczne, które takich substancji generalnie zabrania. A więc mamy dużo do zrobienia. W Polsce niestety ta debata poszła jakby w takim kierunku straszenia właśnie rolników i również konsumentów, a przecież pestycydy nie służą ani rolnikom, bo największe zachorowania z powodu stosowania pestycydów są wśród rolników, pracowników, którzy je również rozpylają, nie służą przede wszystkim pszczołom, które zapylają innym owadom i przyczyniają się długofalowo do wzrostu również bezpieczeństwa żywnościowego i również nie służą konsumentom, bo znajdują się w wodzie, pozostałości i w żywności. Także chcę powiedzieć, że Unia Europejska prezentując tę strategię nie pozostawiła rolników i producentów samych sobie, ponieważ zwiększono znacząco
środki na ochronę, na badania naukowe w ramach Horyzont 2020 i Horyzont Europa, aby właśnie wspierać badania i innowacje w tym zakresie, które mają zastąpić pestycydy, po to, żeby nie obniżyć produkcji żywności i zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe. Ja nie powiedziałam ważnej rzeczy, że każdy z Państwa ma 15 minut na swoje wystąpienie w tym momencie, a później bardzo krótkie podsumowanie, ale przepraszam bardzo, Pan ma jeszcze 5 minut i chciałabym, żeby Pan powiedział o dwóch rzeczach. Nawiązując trochę do tej kwestii ograniczenia pestycydów, chodzi mi o sprawę ideowo podobną. Bardzo ważna rzecz, bioróżnorodność. Jeżeli my przeznaczymy część powierzchni użytków na jej utrzymanie, to nam zmniejszy powierzchnię upraw. Czy to nie spowoduje spadku produkcji? I tak i nie. W krótkim okresie oczywiście wyłączenie z produkcji obszarów powoduje ograniczenie produkcji. Ale chcę powiedzieć tak, że Komisja ma tutaj instrumenty i potrafi działać elastycznie. To obecnie obowiązuje taki wymóg 4% powierzchni ma być odłogowane, ale zwolniono to z tego wymogu w związku z właśnie z zagrożeniem płynącym z agresji Rosji na Ukrainę rolników, pozwalając uprawiać na tych obszarach chociażby rośliny białkowe, które mają swoją specyfikę, nie będę tutaj wchodził w te procesy, albo również produkując w oparciu o metody biologiczne, nie używając na przykład pestycydów czy również nawozów. W dłuższym okresie poprawę bioróżnorodności przyczyni się do tego, że rolnictwo będzie bardziej zrównoważone, zasoby będą wykorzystywane w sposób bardziej równomierny, bez szkody dla środowiska i w dłuższym okresie to przyniesie korzyści również rolnikom, bo zapewni lepszą produktywność, ale osiągniętą innymi metodami. Na zakończenie poproszę Pana o krótki komentarz do tej sytuacji. Unia Europejska zakłada cel 25% powierzchni użytków rolnych pod uprawy ekologiczne. Polska najpierw 3,5%, a teraz 7% przeznaczenia na cele ekologiczne. Jak Pan to skomentuje? Krótki komentarz, to nie jest racjonalne podejście. W Unii Europejskiej już obecnie 9,1% powierzchni jest pod uprawami ekologicznymi. Chcę tylko powiedzieć, że powierzchnia pod uprawami jest większa niż powierzchnia użytków rolnych w Polsce, bo ona wynosi już 14,7 miliona hektarów. I niektóre państwa idą dużo dalej niż 25%, bo osiągnęła Austria 25%, ale państwa z naszego bloku, Czechy, Słowacja, Estonia ma 22%. Oni idą w kierunku dużo większym, między innymi w ten sposób obniżając użycie pestycydów i innych środków, które są szkodliwe dla środowiska i niedobre dla człowieka. Dlaczego tak jest w Polsce? Myślę, że ten temat był niewłaściwie potraktowany zarówno przez polityków, również jest niska świadomość społeczna w tym zakresie. Mało, że tak powiem, przy środku przeznaczono na promocję i wyjaśnianie tego zarówno w szkołach, ale również konsumentom. I tutaj jest, Komisja przygotowała tak zwany action plan dotyczący rolnictwa ekologicznego. W Polsce się tego nie stosuje. W innych krajach, na przykład w stołówkach, w zakładach zbiorowego żywienia jest specjalny nacisk położony na udział produktów ekologicznych w diecie proponowanej w takich zakładach i to promuje. U nas się zbyt mało tego promuje, a jednocześnie kładzie się nacisk tylko na jakby wsparcie od strony dopłat bezpośrednich i te instrumenty, które powoli są wycofywane niestety w Unii Europejskiej. Mniej zwraca się uwagi na jakość, a tutaj myślę, że pozostali uczestnicy się też wypowiedzą, a szczególnie rolnicy, bo potencjał mamy duży, ja obserwuję rynek, i wiem, że jest dużo importowanych produktów, także rynek na produkty mimo wysokich cen, mimo kosztów rosnących, ten rynek w Polsce wzrasta, ale to jest w dużym stopniu uzupełniane produktami z importu, a nie tylko z krajowej produkcji. Dziękuję bardzo, bardzo. A ja się cieszę, że dołączyła do nas w międzyczasie pani profesor Anna Dąbrowska z SGH w Warszawie. Dzień dobry.
Czy pani nas, bo ja nie słyszę pani. Czy państwo słyszą panią profesor? Proszę spróbować się wyłączyć wyciszenie, bo jest pani wyciszona w tej chwili. Jest. Czy już? Tak, tak, tak. Proszę spróbować coś powiedzieć, bo nie słyszymy jeszcze pani. Nie. Proszę spróbować podłączyć zestaw słuchawkowy. Być może mikrofon nie jest przez pani komputer honorowany. Pani Ewa, to może przejdziemy, tak. Przejdźmy dalej i ja zaraz z panią Anną spróbuję rozwiązać. Tak, a tu postaram się uporać z tą kwestią. Pani Justyna Zwolińska, prawniczka, powiedziałam, i rzeczniczka prasowa Koalicji Żywa Ziemia. Ja mam takie pytanie. Mamy intensywny chów zwierząt. Co w tej chwili zabezpiecza nasze zapotrzebowanie na mięso? To jest raz. A dwa, co by się stało, gdybyśmy wprowadzili zasady dobrostanu, tego zawartego w Krajowym Planie Strategicznym? Dobrostan to jest przede wszystkim przestrzeń dla zwierząt. Jeżeli mamy przestrzeń ograniczoną, to wobec tego to się przekłada na mniejszą ilość sztuk hodowanych zwierząt, to się przekłada na mniejsze dostawy mięsa i tego wszystkiego, co czerpiemy zwierząt. Dziękuję bardzo za to pytanie. Ja tylko może lekką zrobię korektę, że ja jestem koordynatorem do spraw rzecznictwa. Mamy rzecznika prasowego, nie chciałabym mu zabierać tej funkcji, ale ja myślę, że czy my mamy wystarczającą produkcję mięsa? My mamy produkcję mięsa taką, czy w ogóle żywności pochodzenia zwierzęcego, mówiąc precyzyjniej, że staliśmy się w bardzo właściwie krótkim czasie jak Polska potentatem absolutnym w tej produkcji. Jesteśmy pierwszym eksporterem w Unii Europejskiej mięsa drobiowego. Mniej więcej na czwartym miejscu, bo to są pewne wahania także związane z afrykańskim pomorem świń i pewnymi sytuacjami rynkowymi, ale mniej więcej na czwartym miejscu, jeżeli chodzi o produkcję wieprzowiny, i gdzieś mniej więcej na siódmym miejscu plasujemy się, jeżeli chodzi o produkcję wołowiny. Po głowie zwierząt gospodarskich w Polsce wynosi dla bydła mniej więcej stałą liczbę od wielu lat, to jest powyżej 6 milionów. Może troszeczkę w tej chwili więcej. Jeżeli chodzi o pogłowie trzody chlewnej, to się waha od 11 do 15 milionów w zależności od tego, jaką mamy sytuację. Myślę, że w tej chwili dobijamy gdzieś około 12 milionów. Natomiast jeżeli chodzi o drób, to tutaj trzeba na tę statystykę zawsze patrzeć uważnie, dlatego że Główny Urząd Statystyczny podaje dane na dany dzień i wtedy wychodzi, że mamy mniej więcej 200 milionów sztuk drobiu. To jest w 97% drób kurzy, tak, bo kaczki i gęsi stanowią zupełny margines w tej produkcji. Natomiast my musimy uwzględnić kwestię po prostu okresu życia, dlatego że jeżeli mówimy o kurczakach, które są hodowane z przeznaczeniem na mięso, czyli brojlerach, to musimy uwzględnić mniej więcej 30-dniowy okres życia, więc wiadomo, że ta liczba nam się przymnaża przez dany rok. Natomiast jeżeli patrzymy na kury nioski, tak, czyli te kury, które dają nam jajka, no to wiemy, że mniej więcej długość życia będzie wynosiła ten rok właśnie, czyli te 12 miesięcy. Czyli tak naprawdę z danych, które podają organizacje pozarządowe, które zajmują się ochroną zwierząt gospodarskich w Polsce, wychodzi nam, że to może być nawet do miliarda tego typu zwierząt w Polsce w ciągu roku, tak, jeżeli sobie po prostu te 200 milionów z danego dnia pomnożymy. To jest bardzo, bardzo duża, bardzo duże pogłowie zwierząt, tak, znaczy to jest bardzo, jeżeli chodzi o drób, to jest bardzo, bardzo duża liczba sztuk, że tak powiem. Natomiast my nie poszliśmy w kierunku takiej rozproszonej, ekologicznej produkcji zwierzęcej, tylko idziemy w bardzo takim określonym kierunku intensywnej produkcji zwierząt trzymanych głównie w zamknięciu,
I co więcej, koncentrujemy tą produkcję tak naprawdę w 5 województwach w Polsce. To jest głównie województwo wielkopolskie, jeżeli chodzi o trzodę chlewną, drób, jeżeli chodzi o województwo mazowieckie, jest jeszcze kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie i łódzkie. To są mniej więcej te województwa, na których jest największa koncentracja produkcji zwierzęcej. Jeżeli popatrzeć na przykład na północne Mazowsze, Mława, Żuromin, to tam już właściwie mamy księżycowy krajobraz, bo tam stoi kurnik przy kurniku. Jakie w związku z tym ponosimy konsekwencje? Konsekwencje ponosimy takie, że mamy coraz więcej problemów środowiskowych i problemów społecznych wywołanych właśnie taką intensywną produkcją zwierzęcą, która jest, myślę, że mogę spokojnie to powiedzieć, absolutnie takim politycznym kierunkiem obranym przez resort rolnictwa, czy nawet przez rząd polski. Co należy do tych problemów? No, do tych problemów należy przede wszystkim uciążliwość zamieszkiwania w pobliżu takiej fermy przemysłowej, czyli mamy koncentrację w 5 województwach, ale mamy również koncentrację pod względem liczebności tych zwierząt właśnie w jednym miejscu, czy to jest chlew, czy to jest kurnik. Więc mamy bardzo dużą uciążliwość mieszkania w pobliżu takiej fermy przemysłowej do tego stopnia, że w tej chwili odbyły się już w Polsce około 1000 protestów społeczności lokalnych, które no, nie chcą po prostu, żeby taka ferma powstawała w pobliżu albo funkcjonowała. Mamy bardzo duże obciążenie lokalne dla środowiska. Tak, mamy bardzo wysokie zanieczyszczenie wód. Doktor Jerzy Kupiec z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który robi badania jakości wody wokół ferm przemysłowych, jak pokazuje swoje dane, to mniej więcej przez 20 minut wszyscy milczą w szoku. Mamy cyjanowodór, który się tam pokazuje, mamy znaczne przekroczenia dla azotu, fosforu i potasu i mamy na przykład 14 substancji związanych z podawaniem antybiotyków czy hormonów, bo jeszcze problemem intensywnej produkcji zwierzęcej, czyli takiej, która jakby z zasady ma bardzo niski dobrostan zwierząt albo właściwie jego brak, jest tak naprawdę okrutną praktyką wobec zwierząt, to żeby te zwierzęta nie chorowały, bo podawane są antybiotyki, Polska na drugim miejscu wśród krajów Unii Europejskiej pod tym względem. I mamy bardzo wysokie zanieczyszczenie wód, to oczywiście wiąże się również z tym, że będą zanieczyszczane gleby, mamy nielegalne wywożenie odchodów tych zwierząt, bo coś z tym trzeba zrobić, to jest ogromna masa tego. Więc bardzo, bardzo wiele problemów, które się nawarstwiają i tak naprawdę z przykrością muszę powiedzieć, urzędy administracji publicznej, które są powołane do tego, żeby kontrolować powiedzmy taką sytuację, najczęściej nie podejmują żadnych działań i ignorują te kwestie właściwie w takiej skali ogólnokrajowej. Natomiast mamy oczywiście w Krajowym Planie Strategicznym, tak, który jest dokumentem przyjętym przez Polskę i zatwierdzonym przez Komisję Europejską do tego, żebyśmy do 2027 roku wydawali pieniądze wspólnej polityki rolnej tutaj u nas w Polsce na różnego rodzaju interwencje. I również w ramach tych interwencji mamy ekoschematy. Jeden z ekoschematów to jest ekoschemat dobrostan zwierząt, gdzie mamy szereg kryteriów, w których możemy przeznaczyć te pieniądze. To jest prawie, było chyba półtora miliona euro. W tej chwili no, dobiegamy chyba do 1,8 miliona, czyli ta kwota w ogóle została znacznie podniesiona, jeżeli chodzi o dobrostan zwierząt gospodarskich w Polsce, żeby zachęcić rolników do zmiany utrzymania zwierząt w swoich gospodarstwach, tak czy nawet powiedzmy na tych fermach. Natomiast jak wszyscy wiemy, jeżeli chodzi o prawo, to diabeł tkwi w szczegółach, więc kwestia jest taka, jakie kryteria stworzyliśmy dla tego dobrostanu, za który chcemy więcej płacić rolnikom i czy rzeczywiście to opłacenie będzie się przyczyniało do podniesienia tego dobrostanu, czy w sumie będzie się przyczyniało do jakości produktów, podniesienia jakości produktów pochodzenia zwierzęcego. No i tutaj myślę, że należy postawić znak zapytania. Dlatego, że przede wszystkim kryterium, które pozwala na utrzymywanie lochy w kojcu okołoporodowym, ja mówię dosyć językiem technicznym, więc dla tych, którzy może słuchają i nie są tak zaznajomieni z tą nomenklaturą, to po prostu powiem, chodzi o to, że tak lochę, która ma się oprosić, tak, ma mieć porodzie, zatrzymuje się w takich stalowych kratach i ona leży unieruchomiona. Teraz jest w Krajowym Planie Strategicznym dopuszczony okres około 2 tygodni. Na początku, kiedy mieliśmy płatność dobrostanową, było zero, później się zaczęło
świadczą płacz producentów, że brak tych kojców okołoporodowych powoduje, że locha przygniata prosięta nowonarodzone, więc w kolejnym rozdaniu płatności dobrostanowej ten okres został wydłużony do 8 dni utrzymywania lochy w takiej kratownicy, tak, w takim kojcu okołoporodowym, a teraz mamy właściwie ten okres właściwie podwojony. Więc ja chciałabym zadać pytanie, co to za dobrostan? Tak, jeżeli doprowadzamy zwierzę do takiego stanu, że przygniata prosięta w takiej skali, że aż to rzutuje na wyniki ekonomiczne producenta i on musi zmieniać w związku z tym, domagać się zmiany Krajowego Planu Strategicznego, żeby taką płatność dobrostanową dostać. Poza tym mieliśmy taką sugestię, przepraszam, żeby również zaznaczyć jakby górną granicę tego, kto może dostać płatność dobrostanową. I to po części jest zrealizowane, jeżeli chodzi o płatność do bydła czy do krów mlecznych. Natomiast ja uważam, że musimy brać pod uwagę właśnie to, że tam, gdzie jest intensywna produkcja i duża obsada zwierząt, nie możemy w ogóle myśleć o tym, że będzie jakiś dobrostan, nawet niezależnie od tego, ile byśmy tam pieniędzy włożyli, dlatego że jakby z samej definicji taki typ produkcji po prostu nie ma nic wspólnego z dobrostanem, więc powinno pójść to jednak moim zdaniem w innym kierunku. Jest jeszcze kilka takich szczegółowych rzeczy, które są niepokojące tak naprawdę przy tej płatności za dobrostan, ale może teraz kwestia taka. Co na przykład rolnikom bardzo przeszkadza, o czym na przykład zupełnie nie pomyślano. Jeszcze może powiem tak, że mamy tam dopiero od 2024 roku szkolenia w sprawie właśnie tej redukcji antybiotyków, czyli podawania tych antybiotyków zwierzętom gospodarskim znacznie za późno, natomiast nie ma ani słowa o szkoleniach dotyczących dobrostanu, czyli nie ma takiego kierunku w ogóle, żeby uwrażliwiać, uświadamiać i dawać alternatywne jakieś propozycje rolnikom, żeby oni zrozumieli, dlaczego ten dobrostan jest ważny. A jest ważny i myślę, że Marcin Wójcik będzie o tym więcej mówił, jeżeli chodzi o po prostu dobre praktyki rolnicze. Ja nie będę w to wchodziła i tutaj jakby specjaliście zostawię miejsce, żeby o tym wspomniał. Ale na przykład taką rzeczą, o której się zupełnie nie pomyśli, a która jest byłaby znacznym ułatwieniem i znacznie bardziej służyłaby poprawie dobrostanu, jest kwestia lepszego zorganizowania uboju w Polsce. Jeżeli nie ma żadnej reakcji resortu rolnictwa, jeżeli my go zgłaszamy, że powinno pójść to w stronę ubojni mobilnych, czy możliwości dopuszczenia uboju w gospodarstwie z przeznaczeniem żywności nie na potrzeby własne, tylko na rynek. I jest rozporządzenie unijne, które pozwala taki ubój przeprowadzać, tylko nie ma takiej organizacji weterynaryjnej w Polsce, takiego zorganizowania służby weterynaryjnej, która by to umożliwiała. I rolnicy się ileś czasu po prostu domagają, tak, żeby nie kazać im transportować zwierząt na dalekie odległości. W momencie, kiedy jest wydłużony ten czas, bo to jeszcze jest kwestia tego, że ciągle wozimy te zwierzęta, bo to jest transport, tak? Transport jest w ogóle, jeżeli chodzi o dobrostan zwierząt, po prostu czymś masakrycznym. Średnia odległość od ubojni w Polsce, od gospodarstwa do ubojni w Polsce wynosi w tej chwili 100 kilometrów. W związku z tym jest to naprawdę też potężny koszt. To jest koszt odwiezienia zwierzęcia, przywiezienia, brak kontroli w ogóle na ostatnim etapie życia, co się ze zwierzęciem dzieje, a w ubojniach dzieją się również różne rzeczy. I producenci, którym zależy, rolnik, którym zależy na dobrostanie, mówią, właściwie dlaczego ja w ten dobrostan inwestuję przez całe życie zwierzęcia? Robię to oczywiście z uwagi na pewne pobudki etyczne, ale robię to z zupełnie egoistycznych powodów. Chcę mieć dobry produkt, za który konsument zapłaci większe pieniądze. I na samym etapie ja nie mam zorganizowanych warunków do tego, żeby po pierwsze ten dobrostan utrzymać, a po drugie, że rzeczywiście te wysiłki się przełożyły w jakiś wynik ekonomiczny. Więc można byłoby w Krajowym Planie Strategicznym pójść w tym kierunku i można byłoby również, patrząc na ekoschematy i szczególny nacisk, który się kładzie na rolnictwo węglowe czy agroleśnictwo, pomyśleć o większym powiązaniu go z dobrostanem zwierząt. A jeżeli chodzi o to, czy mamy miejsce, gdzie, żeby wypuścić zwierzęta, tak, zwłaszcza szczególnie krowy mleczne, bo tutaj jest bardzo duży problem z tym, to patrzymy na obszar trwałych użytków zielonych w Polsce i na ich rozkład procentowy w poszczególnych województwach.
to myślę, że spokojnie moglibyśmy tą produkcję zwierzęcą rozproszyć, a przede wszystkim powinniśmy ją ograniczać i nie iść dalej w rozbudowę ferm przemysłowych. W ciągu ostatnich 6 lat wydaliśmy o 300% więcej decyzji na budowę fermy przemysłowe w Polsce. Już to wchodzi na Podlasie, wchodzi w tej chwili warmińsko-mazurskie. Jest to bardzo poważny problem. Należy go zastopować natychmiast, chociażby z uwagi na to, że może nam zasobów naturalnych nie starczyć do tego, żebyśmy mogli taką intensywną produkcję zwierzęcą w Polsce prowadzić, bo to jest odbieranie wody rolnikom też na inne cele i tak naprawdę wody w Polsce brakuje. Mamy 5. rok suszy rolniczej i jeszcze to, o czym powiedział pan minister Plewa, a mianowicie, że jesteśmy absolutnie uzależnieni od importu paszy, tak, zwłaszcza paszy białkowej do Polski, co w momencie, kiedy przyjdzie kryzys, ta pasza nie dotrze, albo jeżeli pojawią się w ogóle takie na przykład zakłócenia klimatyczne, że nie będziemy mogli używać energii elektrycznej, a wszystkie wielkie fermy przemysłowe wentylacją i ogrzewaniem stoją i sztucznym oświetleniem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ale z tego, co pani powiedziała, wynika, że w intensywnym chowie zwierząt dobrostan jest w zasadzie pewną fikcją. Czy dobrze zrozumiałam? Absolutnie tak. Absolutnie to nie jest absolutnie forma utrzymywania zwierząt, która będzie miała cokolwiek wspólnego z dobrostanem. Oczywiście nie można tak na to patrzeć, bo tam, gdzie mnie jest, powiedzmy, bardzo duże po głowie, a rzeczywiście, ta płatność jest nastawiona na to, żeby zwiększać zwierzętom jakby powierzchnię w budynkach, wyprowadzać je na zewnątrz. Na pewno, jeżeli to będzie rzeczywiście w praktyce stosowane, ale na razie jakby ja nie widzę w ogóle żadnej jakby struktury kontrolowania tego, zwłaszcza na początku dopuszczania do płatności. Co to jest za dopuszczanie do płatności dobrostanowej, kiedy się idzie do ośrodka doradztwa rolniczego i pan z ODR-u robi plan, tak zwany plan poprawy dobrostanu? A kto to potwierdza? Jaka służba weterynaryjna sprawdza, o co chodzi? A co w związku z tym, że nie mamy odpowiedniej identyfikacji zwierząt w Polsce? Chipowanie jest po pierwsze bolesne, nie ma nic wspólnego z dobrostanem. Chipowanie takie, czyli wkładanie tych kolczyków do uszu, tak, bo drób to się już w ogóle inaczej zupełnie, że tak powiem, identyfikuje i liczy. Natomiast jeżeli chodzi o ssaki przede wszystkim, chipy powinny być utylizowane po uboju. Tak naprawdę jest stworzona absolutnie szara strefa handlowania tymi chipami. Nie wiadomo, jakie zwierzęta wchodzą do nas. Mówi się, że mniej więcej, zwłaszcza po stronie wschodniej, 20% zwierząt jest trudne do identyfikacji. Mamy przygotowane narzędzia w tym kierunku, dlatego że Instytut w Balicach opracował chip biometryczny, który jest bardzo dobry z dwóch względów. Po pierwsze, wygasa sam, jest w ciele zwierzęcia, nie można go samemu usunąć. Wygasa w momencie uboju zwierzęcia, a po drugie pokazuje pewne parametry biometryczne, chociażby jak podniesienie temperatury, więc daje szybszą możliwość reagowania na epizodię. My mamy potworne problemy z epizodią w Polsce, zwłaszcza z ptasią grypą. Musimy kończyć, pani minister. Która kosztowała nas w zeszłym roku 725 milionów złotych z kieszeni podatników. Więc trzeba jakby myśleć o tym, że system, że musi być jakieś potwierdzenie w strukturze administracyjnej tego, żeby płatność przyniosła taki efekt, który sobie zakładamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jest z nami pani profesor Dąbrowska? Halo? Czy mnie państwo słyszą? Pani Anno, tak. Pani profesor, o, teraz słyszymy. Dobrze. Jest z nami, tak? Pani tak. Mnie słyszy, pani profesor? Jestem z państwem. Ale nie zobaczymy pani, tak? Rozumiem. Nie czekamy na to, że panią zobaczymy. Dobrze, już proszę, może będzie mnie też widać. O tak, świetnie. Wszystko się i wizja, udało. I wizja, i fonia. Dobrze. Więc jeszcze raz przedstawiam. Katedra Badań Zachowań Konsumentów SGH w Warszawie. No i właśnie, porozmawiajmy o tych konsumentach. Jaką rolę może odegrać konsument, jeśli idzie o bezpieczeństwo żywności? Szanowni Państwo, jeżeli mówimy o bezpieczeństwie żywności, to na pewno trzeba mówić o konsumencie, bo on ma swoje grzechy niestety. Otóż można powiedzieć przede wszystkim i często, a może coraz częściej do tego pytania wracamy, czy nie kupujemy za dużo, czy nie marnotrawimy tejże żywności.
Oczywiście trzeba powiedzieć, że to, że marnotrawimy tę żywność, to jest jedno, ale skutki tego są dalekosiężne, o których często nie myślimy. Te skutki dotyczą i środowiska, i klimatu, ale też zahaczają o takie problemy społeczne, przecież jak bieda. Otóż jeśli popatrzymy, proszę Państwa, na to, co dzieje się w tej chwili, nawet na wojnę w Ukrainie, na rosnącą inflację, na rosnące ceny, to po pierwsze zdajemy sobie sprawę, że żywność nie jest nam dana raz na zawsze. A po drugie, kiedy rosną ceny żywności, to paradoksalnie, proszę Państwa, zaczynamy jako konsumenci zastanawiać się nad swoimi decyzjami, co wkładamy i ile wkładamy do tego koszyka. Badania międzynarodowe, które wykonałyśmy z koleżanką, bo poza Polską badaliśmy jeszcze Czechów, Niemców i Włochów, zapytaliśmy ich, czy uważają, że gdybyśmy mniej konsumowali, to bylibyśmy lepsi. I ponad 80% zgodziło się z tym stwierdzeniem. Ale tak naprawdę nie skłania nas to do bardziej głębszych refleksji. Badania i dane, które są publikowane, dowodzą, że wyrzucamy na świecie 1,3 miliarda ton żywności, proszę Państwa. Natomiast to oznacza, że 1/3 żywności, którą produkujemy, po prostu ona trafia do kosza. Z drugiej strony mamy właśnie ponad 820 milionów ludzi, którzy na świecie głodują. Gdybyśmy popatrzyli na Unię Europejską, to jest około 90 milionów ton rocznie. Na jednego obywatela Unii Europejskiej przypada 173 kilogramy. I teraz właśnie ci konsumenci. Otóż, proszę Państwa, 2/3 kosztów spowodowana jest niestety marnotrawieniem tejże żywności w naszych gospodarstwach domowych. Ostatnie dane ubiegłoroczne pokazują, że Polacy w ubiegłym roku wyrzucili do śmietnika 5 milionów ton żywności. A przeciętna 4-osobowa rodzina, proszę Państwa, poniosła z tego tytułu koszty na poziomie 3000 zł. Co wyrzucamy? Pieczywo, wędliny, owoce, warzywa. I teraz tutaj słyszeliśmy o rolnictwie i działania nasze jako konsumentów jak najbardziej możemy odnieść także i do rolnictwa. Dlatego, że jak się szacuje, ograniczenie marnotrawstwa żywności na etapie właśnie konsumpcji o 30% w krajach rozwiniętych mogłaby spowodować, że do 2030 roku moglibyśmy zwolnić 400 tysięcy kilometrów kwadratowych pól uprawnych. My często nie myślimy, kupując żywność, że to jest od pola do stołu i że w tymże całym łańcuchu nie tylko sama żywność się marnuje, ale marnujemy, proszę Państwa, wodę, marnujemy glebę, marnujemy pracę ludzi, energię i różne inne zasoby, które coraz bardziej się kurczą. Badaniem, które przeprowadziliśmy na początku pandemii, to właśnie to międzynarodowe, o którym wspomniałam, zapytaliśmy Polaków, bo do nich się tutaj odniosę, a było to badanie reprezentatywne, czy zdarza im się kupować zbyt dużo produktów żywnościowych o krótkim terminie przydatności do spożycia. No i proszę Państwa, co trzeci Polak przyznał, że taka sytuacja ma miejsce, ale tylko, proszę Państwa, 17% dzieliło się nadwyżkami. My pomalutku, może właśnie wojna w Ukrainie uczy nas dzielenia się, ale nie wiem, czy przypominacie sobie Państwo relacje banków żywności sprzed 2 lat, kiedy one świeciły pustkami momentami, a więc konsument niestety, jak powiedziałam, jest niezwykle istotny, bo on napędza tą gospodarkę. On musi uczestniczyć w zrównoważonej polityce żywności. Proszę Państwa, mało kto z nas się zastanawia, a każdemu z nas się zdarzy wyrzucić żywność, że wyrzucając ją, także przyczyniamy się do zwiększania długu ekologicznego. Zatem potrzebna jest nasza społeczna odpowiedzialność.
I teraz co przez to rozumiem? No przede wszystkim, żebyśmy zdawali sobie sprawę z konsekwencji tych publicznych, z naszych działań, z naszej prywatnej konsumpcji, która jest rozmuchana i od jakiegoś czasu mówimy bardzo głośno o konsumpcjonizmie, o jego skutkach, ale także musimy zdawać sobie sprawę ze swojej siły nabywczej, i która może powodować, że będziemy iść w kierunku zmian społecznych właśnie. No i w związku z tym coraz częściej mówimy o zrównoważonej konsumpcji. Badania na temat tutaj kompetencji konsumentów, jakie robiliśmy w katedrze, dowiodły, że Polacy pod tym pojęciem rozumieją przede wszystkim przemyślane zakupy. Kupowanie produktów, które są potrzebne, rozważne kupowanie, na sprawdzanie dat na opakowanie, na dzieleniu się, na konsumpcji z umiarem, ale odpowiednio do możliwości finansowych. Nie padło, proszę Państwa, w ogóle słowo ochrona środowiska, skutki, jakie to może rodzić. No i zapytaliśmy też, co kojarzy się Polakom, z jaką postawą ta zrównoważona konsumpcja. No i tutaj już troszkę lepiej można by powiedzieć z tą świadomością. Tutaj pan minister powiedział, wspomniał o tej świadomości. Nie ma świadomości wśród konsumentów i nie budujemy dostatecznie mocno tej świadomości, od, tak jak ja zawsze twierdzę, od przedszkola do późnej starości, bo każdy z nas przez całe życie, proszę Państwa, jest konsumentem. I teraz jeśli chodzi o te postawy, to zrównoważoną konsumpcję kojarzono z produktami regionalnymi i lokalnymi. My coraz bardziej zdajemy sobie sprawę, bo ten etnocentryzm pomaleńku się rozwija, że kupując produkt lokalny, no nie musi on podlegać temu procesowi transportu, zepsuciu i tak dalej. Ale to też jest nasze zdrowie, bo pamiętajmy, że dalekie transporty wymagają tutaj całego procesu technologicznego, aby ta żywność dotarła do nas w formie, która nas zainteresuje. Mówiono również o tym, że ta postawa w kierunku zrównoważonej konsumpcji to także dzielenie się, a nie wyrzucanie. I otóż, proszę Państwa, w książce, która dopiero co się ukazała z moją koleżanką, panią profesor Janoś Kresło, na temat społecznej odpowiedzialności konsumentów. Jeden z punktów zatytułowałyśmy zrównoważona konsumpcja, mit czy rzeczywistość. No niestety po przeanalizowaniu jakby takim historycznym to, co działo się od bardzo wielu lat w tym kierunku, można powiedzieć, że to niestety jest ciągle mit. I mi się wydaje, że w ogóle w tej chwili nadużywamy tego słowa zrównoważony rozwój, zrównoważona konsumpcja. Wszystko jest zrównoważone, tylko nic nie jest zrównoważone, proszę Państwa. I ja tak popatrzyłam chronologicznie. Otóż, proszę Państwa, w 1994 roku zdefiniowano na konferencji w Oslo zrównoważoną konsumpcję jako wykorzystanie towarów i usług, które odpowiadają podstawowym potrzebom, zapewniają lepszą jakość życia, co jest dzisiaj bardzo ważne, ale także minimalizują wykorzystanie zasobów naturalnych, toksycznych materiałów, emisji odpadów, zanieczyszczenia w całym cyklu życia, aby nie zagrozić potrzebom przyszłych pokoleń. Proszę Państwa, 8 lat później na Światowym Szczycie Zrównoważonego Rozwoju w Johannesburgu zwrócono uwagę na konsumenta i jego kluczowe znaczenie w realizacji zrównoważonych praktyk w zakresie gospodarowania zasobami, odpadami, energią, zmianie stylu życia, co przekładałoby się na zmniejszenie tych skutków środowiskowych. Czy jednak przez te lata, to jest prawie 30 lat, naprawdę coś zrobiliśmy? Jeśli czytamy te dokumenty, proszę Państwa, a wtedy dzwony biły na alarm, że jeśli się nie zmienimy jako konsumenci, jeśli się nie zmienimy jako społeczeństwa, to po prostu nastąpi kataklizm. Kataklizm jako taki postępuje, ale jeszcze nie nastąpił. I myślę, że
to dobrze jest, że młodzi włączyli się w te akcje, że oni nas oskarżają, bo my mamy tutaj swoją odpowiedzialność, że przez te lata niestety nie zrobiliśmy dostatecznie dużo. Za to wszystko jest odpowiedzialna niestety konsumpcja. Ona jest najważniejszą aktywnością człowieka. Ona w ogóle pozwala nam żyć, jeśli się odniesiemy do żywności. Wyznacza również nasze praktyki codzienne, nasz styl życia. I dobrze, proszę Państwa, że pomaleńku widzimy te zmiany, że chodzimy do sklepu z opakowaniami wielokrotnego użycia, że mamy własne opakowania, kiedy kupujemy sypkie produkty, że zastanawiamy się. To już jest bardzo dużo. I teraz, co my powinniśmy zrobić jako konsumenci? No, przede wszystkim wydaje mi się, że czytać informacje na opakowaniach produktów, starać się dopytać, skąd ten produkt pochodzi, z czego on jest wytworzony. Ja wiem, proszę Państwa, że spotykamy się, nawet jeśli mamy do czynienia z bardziej świadomym konsumentem, to ten konsument spotyka się z odpowiedzią sprzedawcy, a skąd ja mam to wiedzieć? Więc ten obieg informacji musi być bardzo szeroki. Również, jak powiedziałam, powinniśmy się zastanowić, z czego produkt jest wyprodukowany, bo to jest nasze zdrowie, to jest nasze życie, jaki ma termin przydatności do spożycia. Czy opakowanie, które kupuję, nie jest zbyt duże, ponieważ ja nie będę w stanie spożyć tego produktu, zanim on nie utraci właśnie swojej przydatności. To również można się zastanowić, proszę Państwa, czy właśnie nie kupujemy nadmiernie, czy te nasze zakupy może nie są trafione. No i tutaj znowu można powiedzieć, że takim rozwiązaniem dla nas konsumentów może być sporządzanie listy zakupów, ale po uprzednim sprawdzeniu, co mamy w lodówce, co mamy na półkach, dlatego że konsument jest emocjonalny. My kupujemy emocjami bardzo często, w związku z czym sięgamy po te produkty, bo pojawi się napis, promocja, bo konsument obok sięga po te produkty i jeszcze je korzystnie komentuje, więc my jakby chcemy naśladować. Również nie powinniśmy robić tych zakupów w pośpiechu, bo to jest bardzo zły doradca wtedy, jeśli chodzi o zakupy właśnie żywności. To, proszę Państwa, będzie nas kierować również do tego, że będziemy mieli coraz większe zaufanie do produktów, które są na półkach, do producentów. No i oczywiście sięgamy coraz częściej po produkty ekologiczne, aczkolwiek wysoka inflacja i spadek dochodów realnych powoduje, że tutaj te działania troszkę znowu nam się zmieniają. Bardzo podoba mi się takie motto, które można znaleźć też na stronach internetowych instytucji rządowych. Nie marnuj żywności, szkoda planety. No właśnie, jak my jeszcze konsumenci możemy wpływać na to bezpieczeństwo żywnościowe? Gdybyśmy odnieśli się do definicji tego pojęcia, to można powiedzieć, że to jest ogół koniecznych do spełnienia warunków i działań, które muszą być podjęte podczas wszystkich etapów procesu produkcji żywności i obrotu handlowego żywności. Czyli znowu tutaj odnosimy się do tego od pola do stołu, celem zapewnienia bezpieczeństwa naszego życia i zdrowia. Co to znaczy dla nas, konsumentów? Przede wszystkim reakcje na to, co znajduje się na półkach, jak żywność jest pakowana, jak jest przechowywana, jak jest składana. My, proszę Państwa, mamy ogromną broń, z której jeszcze nie korzystamy, może jeszcze nie jesteśmy dostatecznie świadomi jako konsumenci, ale i świadomi swojej siły. Proszę Państwa, konsument głosuje własnym portfelem. To my tak naprawdę powinniśmy decydować, co na tym rynku się znajduje. Możemy zatem bojkotować produkty, możemy bojkotować firmy, jeżeli uznamy, że zachowują się nieetycznie. Z naszych badań wynika,
że tutaj mamy taki pewien hamulec, boimy się takich działań. Nie do końca wiemy, czy może nie do końca chcemy być takimi aktywnymi konsumentami. To my również, proszę Państwa, powinniśmy popierać rolników, którzy oferują nam produkty lokalne, produkty ekologiczne. To nieważne, że ta marchewka jest mniejsza, skrzywiona, czy jabłuszko ma jakąś plamkę. Za to, że te produkty żywnościowe są takie idealne, płacimy często swoim zdrowiem. W związku z powyższym, proszę Państwa, kończąc swoją wypowiedź, wydaje mi się, że sami jako konsumenci powinniśmy się edukować. Ja myślę, że tej edukacji jest bardzo mało i tutaj zgadzam się jak najbardziej z panem ministrem. Nie ma jej ani w szkole na poziomie tym podstawowym, ani nie ma jej na uczelniach w dostatecznym wymiarze. Również możemy wkraczać dzisiaj do uniwersytetów trzeciego wieku właśnie z tą informacją, z edukacją. I to wtedy, kiedy konsument zacznie czuć swoją siłę, będzie wiedział, na co ma zwracać uwagę, dlaczego ma protestować, dlaczego ma się nie zgadzać z tym, co znajduje się czasami na tych półkach, wtedy będziemy mogli mówić, że jesteśmy społecznie odpowiedzialni i rzeczywiście odpowiadamy nie tylko za siebie, ale i za przyszłe pokolenia. Zmieściłam się chyba, pani redaktor. No, z lekkim wysiłkiem. No, przepraszam, to taki też zamach. Nie ma problemu. Dziękuję, dziękuję pani bardzo. Mówimy o rolnictwie, no ale w końcu dopuśćmy do głosu rolnika, prawdziwego rolnika, rolnika ekologicznego. Nie wiem, czy pan Marcin Wójcik funkcjonuje jako słyszący, a my go widzimy, bo widzieć nie widzimy. Napisał tutaj maila, znaczy napisał na czacie lub w jakikolwiek inny sposób, że przełącza się na komputer. To jest moje pytanie do, że tak powiem, osób zajmujących się techniką w tym momencie. Czy coś wiemy na ten temat? Halo, jest pan z nami? Tak, tak, jestem, tylko nie można uruchomić wideo, ponieważ zatrzymał je prowadzący. Znaczy wizji pan nie może uruchomić, tak? Tak, tak, tak. Już panu daję uprawnienia. Teraz pan powinien móc dołączyć. Mhm. No niestety ciągle nie widzimy pana. O, już jest pan, świetnie. Super. Tak, tak, bardzo przepraszam za polowe warunki. Cieszymy się bardzo. No to już, przystępujemy. Proszę pana, pan jako przedstawiciel rolników indywidualnych, niech nam pan powie, jak funkcjonują państwo w warunkach, obecnych warunkach zarówno finansowych i tych uregulowaniach prawnych ze swoim pomysłem i realizacją tego, co państwo uprawiają, czyli rolnictwa ekologicznego? W kontekście, po pierwsze to w ogóle dzień dobry Państwu bardzo i dziękuję za zaproszenie. W kontekście tego, jak funkcjonujemy w tych realiach, które mamy, no muszę powiedzieć, że moje gospodarstwo całkiem nieźle sobie radzi. Jednak wynika to trochę też ze skali. Wprawdzie gospodaruję w Małopolsce, niemniej jednak gospodarstwo mam jak na nasz region stosunkowo duże, bo jest to łącznie 270 hektarów. Zajmujemy się hodowlą bydła mięsnego, bydła rasy limuzę i też w tym kontekście troszkę więcej działam w takim kierunku sprzedaży bezpośredniej. Tudzież ta sprzedaż bezpośrednia, którą zacząłem już w 2010 roku poprzez te wcześniejsze regulacje zmusiła mnie do tego, żeby założyć firmę, czyli prowadzę firmę i sprzedaję mięso z gospodarstwa swojego i z około 40 innych gospodarstw. I ogólnie rzecz biorąc, w kontekście tego, co się też w tej chwili dzieje, bo tutaj dużo mówimy na temat bezpieczeństwa żywnościowego, to muszę powiedzieć, że gospodarstwa ekologiczne są w troszkę lepszej sytuacji. Z tego względu, że nie potrzebują kupować nawozów, ten nawóz najczęściej mają swój własny.
nie ma takich kosztów pestycydów, herbicydów, bo ich po prostu nie stosujemy. Więc te koszty nam wzrosły tylko w ograniczonej skali. Niemniej jednak rynek produktów rolnictwa ekologicznego jest w Polsce dość ograniczony. To powoduje pewne trudności. Nie mogę powiedzieć, że mam problem ze zbytem, bo mój produkt po prostu broni się sam. I jest bardzo dużo ludzi, którzy potrafią naprawdę dużo kilometrów przejechać, żeby ten produkt kupić. To też obrazuje, jak trudno dostępna jest w niektórych regionach Polski, w szczególności poza dużymi miastami, dobrej jakości żywność ekologiczna. Więc tutaj w tym kontekście powiedzmy też jest to problem. Raz ze świadomością, dwa z dostępnością, w szczególności jeżeli mówimy o mięsie. Produkty suche, sypkie, gdzieś to łatwiej można tutaj nabyć w tych mniejszych miejscowościach. Tutaj też chciałem wrócić do tego, padło tutaj takie stwierdzenie, że na temat pasz białkowych, na temat soi, na temat importu tych pasz i takiego dużego zagrożenia w kontekście tego, że mogą one albo znacznie podrożyć, albo też mogą one po prostu do nas nie dotrzeć. Rolnictwo ekologiczne i tutaj tak jak na moim przykładzie jest na te zagrożenie odporne. Z tego względu, że ja mam gospodarkę w obiegu zamkniętym, czyli całość pasz, które zużywam w swoim gospodarstwie, pochodzi z mojego gospodarstwa. Więc nie ma tutaj tego zagrożenia. No i też w tym kontekście środowiskowym chciałbym też troszkę powiedzieć, bo to też jest ważny element tej naszej układanki. Rolnictwo ekologiczne, no ja tak często sprzedając swoje produkty klientom mówię, że u mnie krowy na pastwisku mają taki bar sałatkowy. 146 różnych gatunków roślin zielnych. I w praktyce, w kontekście dobrostanu, w momencie, w którym krowy mają dostęp do tych różnych także i ziół na pastwisku, ja praktycznie od 2,5 roku ani razu nie musiałem przeprowadzić w stadzie odrobaczenia. I jest to badane, monitorowane, tutaj współpracuję z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie z panem profesorem Pawłem Nosalem i cały czas, co miesiąc pobiera próby i za każdym razem mówi, nie ma po prostu najmniejszego sensu, żeby wchodzić z odrobaczaniem. Po prostu tych pasożytów nie ma. W momencie, w którym zapewnimy ten dobrostan zwierzętom, tutaj Justyna Zwolińska mnie wywołała trochę do odpowiedzi w tym kontekście. Jeżeli to zwierzę ma dostęp do pastwiska, jakość tych produktów też jest zupełnie inna. Czyli nie mówimy tylko o ilości, ale też jest jakość. Te koszty żywienia pastwiskowego są najtańsze i też generują najmniejszy ślad węglowy, bo nie musimy paszy pozyskać, skosić, przywieźć, zaimportować, tylko zwierzęta same pobierają paszę na pastwisku. To też jest, tutaj mówię, że generują najmniejszy ślad węglowy. Można pójść o krok dalej. W tej chwili pojawiła się rolnictwo węglowe. Wprawdzie niezbyt, oprócz nazwy, niedużo ma wspólnego z takim rolnictwem węglowym z prawdziwego zdarzenia. Niemniej jednak tutaj razem z kolegami rolnikami z naszego Stowarzyszenia Hodowców Bydła Pastwisko chcemy teraz wypuścić na rynek, jesteśmy w trakcie pisania systemu jakości, produkt o ujemnym śladzie węglowym, czyli mięso wołowe, które jest, że tak powiem, tu oskarżane, czy hodowla zwierząt, w szczególności właśnie krów, że jest tutaj generowane niesamowite emisje gazów cieplarnianych,
można to zrobić inaczej i doprowadzić do tego, że ten bilans gazów cieplarnianych na poziomie gospodarstwa będzie nawet ujemny. Więc tutaj mamy też te kwestie środowiskowe, kwestie emisji gazów cieplarnianych. No i ja cały czas uważam, bo w tej chwili tak na dobrą sprawę, no ja wprost mówię, że ja nie mam w tej chwili konkurencji na rynku, jeżeli chodzi o wołowinę ekologiczną. Jest tych producentów, przetwórstwa jest, są śladowe ilości. Wynika to z tego faktu, że mamy stosunkowo mało gospodarstw ekologicznych utrzymujących zwierzęta. Dużym firmom nie opłaca się fizycznie uruchamiać całej linii, żeby wypuścić tak małą ilość produktów. Nie opłaca im się cała kampania marketingowa, bo tych produktów jest zbyt mało. No tutaj ja tak powiem szczerze, trochę liczę, że w momencie takim, no bo te działania niestety rozwoju tego rynku rolnictwa ekologicznego muszą w dużej części opierać się o rynek. W momencie, w którym one są oparte o różnego rodzaju dotacje, dofinansowania czy programy rolno-środowiskowe, często kończy się to tak, czy może się to skończyć tak, jak już mieliśmy taką sytuację, gdzie w momencie takim, w którym lepsze były pieniądze na tak zwane łąki świeże niż na pakiet rolnictwo ekologiczne, rolnicy masowo rezygnowali z pakietu rolnictwa ekologicznego, rolnictwo ekologiczne, przechodząc na pakiet łąki świeże, bo za ceny swoich zwierząt, bo cenę, którą uzyskiwali za swoje zwierzęta, była identyczna jak w rolnictwie konwencjonalnym. Nie było rynku zbytu na ich zwierzęta. Więc tak na dobrą sprawę musimy równolegle rozwijać wszystkie działania, czyli i budować świadomość konsumencką, i budować rynek zbytu, no i budować ilość tych gospodarstw rolnych. W momencie takim, w którym skupimy się na tylko jednym z tych elementów, no to powiedzmy cała układanka nam się prędzej lub później gdzieś posypie. No i ja cały czas, ja jestem niesamowitym optymistą w tym względzie, nie? I tak uważam, że to, co robimy, ma bardzo dużą przyszłość. Tutaj wiem i też już miałem rozmowy z większymi firmami, czy nawet z korporacjami, które chciałyby kupować na przykład wołowinę nieemisyjną, tak nazwijmy to w cudzysłowie, z tym, że nie ma tego produktu.